Ja w bramce Zbigniew Robakiewicz numer 1, z dwójką Giuliano, z numerem trzecim Maciej Murawski, z czwórką Paweł Wojtala, numer 5 kapitan zespołu Jacek Zieliński, z szóstką Marek Citko, z numerem 7 Adam Majewski, z ósemką Cezary Kucharski, numer 9 Bartosz Karwan, z dziesiątką zagra Marcin Mięciel i z numerem 11 Tomasz Sokołowski. A trener Franciszek Smuda na ławce rezerwowych ma jeszcze Wojciecha Kowalewskiego, to bramkarz Łukasza Mieszejewskiego, Tomasza Jarzębowskiego, Jacka Magierę i Radosława Wróblewskiego. Bardzo młoda ławka rezerwowych. I ruch. W bramce Jakub Wierzchowski, numer 2 Tomasz Szuflita, 3 kapitan zespołu Łukasz Surma, 5 Mariusz Masternak, 9 Sławomir Paluch, 10 Mariusz Śródwa, 14 Bartłomiej Jamrus, 17 Krzysztof Wizacki, 19 Marek Leciałowski, 21 Robert Górski, 23 Rafał Kwieciński, trener zespołu pan Jan Rudno, rezerwowi dzisiaj w ruchu z bramce z 12 Marek Matuszak, 7 Skwara, 8 Dzikija, 20 Tarachulski, 22 Mizia, 24 Szyndrowski. Może to i w Legii jest ławka rezerwowych bardzo młoda, jak powiedziałeś, ale w ruchu nie brakuje na ławce doświadczonych zawodników. Ustawienie Legii 4-4-2, z tym, że Smuda mówił nam przed meczem, w zależności od rozwoju wypadków, może zagrać trójką obrońców, wtedy Murawski przejdzie tu. Albo Giuliano z prawej strony. Tak, przejdą do linii pomocy, no i wtedy Legia będzie miała większą liczbę zawodników do atakowania. W zależności, którą stroną akurat tak. Atak będzie prowadzony, czy lewą, czy prawą stroną. Tak wygląda ustawienie podyktowane przez Franciszka Smudę, a to już ustawienie pana Jana Rudnowa. Jedna zmiana w stosunku do meczu z Wisłą Kraków. Krzysztof Bizacki zastępuje Mamię Dzikiję, dzisiaj Gruzin na ławce rezerwowych. No i Bartłomiej Jamrus chyba też w miarę rozwoju sytuacji będzie przychodził do środka pola. Na pewno w stałych fragmentach będzie atakował bramkę Legii. Jamrus, jak rozmawialiśmy z Rudnowem, powinien zająć się atakiem Legii. Gorzej jest z tym, co pokazuje w własnym polu karnym. Przypominamy, że w meczu z Wisłą sprokurował gola numer 2 dla Wiślaków, kiedy po jego błędzie, po jego gapiostwie, po tym jak chyba nie bardzo wiedział, co zrobić piłką, Olgiot Moskalewicz pokonał Wierzchowskiego. Drodzy Państwo, spotykamy się za chwilę. Ruch Koszów daleki od miejsc, które zajmował jeszcze wiosną tego sezonu. Wtedy obie drużyny walczyły o udział w europejskich pucharach. Teraz ruch jest, mimo w zasadzie niezmienionego składu, jest bardzo blisko strefy spadkowej. Odszedł Marcin Baszczyński, ale wszyscy piłkarze, których oglądamy na murawie w tym sezonie, w zasadzie grali już i w ubiegłorocznych rozgrywkach. Na środku boiska obie jedenastki, proszę Państwa. Prezentujemy dzisiaj goleadorów, tak to się mówi w Hiszpanii, czyli piłkarzy... No, jeden z tych piłkarzy miał coś wspólnego z Hiszpanią. Ale tam nie był raczej goleadorem, no, nie dokuczając Kucharskiemu. O epizodzie w Hiszpanii nie chciałby chyba szeroko rozpowiadać. Krzysztof Bizacki, którego widzieliśmy razem właśnie z Kucharskim, nie próbował swych sił jeszcze na zachodzie, chociaż niewiele brakowało, a zostałby sprzedany do Bundesligi. Jednak w Chorzowie zatrzymano tego piłkarza. Trójka sędziowska, pan Piotr Wieczerzak jako główny, pomagają mu panowie Kowalski i Burdak. Sędzią technicznym jest pan Robert Jagura, a obserwatorem Roman Kostrzewski z Bydgoszczy, swego czasu jeden z najlepszych, najefektowniejszych arbitrów biegających po polskich boiskach. Który zespół wykaże dzisiaj więcej determinacji, który odważniej zaatakuje? Obie drużyny mają w swoim składzie zawodników o naprawdę dużym potencjale, bo w Legii Kucharski i Citko i Mięciel. W zespole Ruchu Chorzów są Śródwa, Bizacki, Paluch, Surma. To tak, wszystko Tomek, tylko mówimy, przynajmniej jeśli chodzi o ruch, o tych głośnych nazwiskach napastników, ale sprzed kilku lat. Bizacki z ubiegłego sezonu, Śródwa sprzed 3 lat. Trzeba przyznać, że w sezonie 99-2000 grali średnio na tym, który właśnie trwa. Nie spisywali się jakoś znakomicie, chociaż taki mecz jak ruch Legia to okazja do tego, by pokazać klasę i dobre wejście Zielińskiego. Murawski do Citki, Citko do Majewskiego. Zieliński z prawej strony Giuliano. Brazylijczyk, jeden z bardziej chwalonych ostatnio zawodników Legii, Smuda nie ukrywa radości, satysfakcji, bo kiedy sprowadzono Giuliano na Łazienkowską, wielu miało Smudzie za złość, sprowadził tak przeciętnego piłkarza. Proszę, Giuliano w polskiej lidze radzi sobie dobrze. Wojtala z prawej strony. Jest Karwan. I piłka dla Legionistów. Jacek Zieliński.
Jeszcze raz Zieliński, Murawski, atakowany przez Bizackiego. Robakiewicz do Zielińskiego. No i opłacił się pressing chorzowian. Odzyskali piłkę. Za to należą im się brawa od kibiców. Rafał Kwieciński. Sławomir Paluch. Jeszcze raz out dla drużyny gospodarzy. Murawski. I już spoza bocznej linii boiska wygarnął piłkę lewy obrońca w dzisiejszym meczu Legii. Przyzwyczailiśmy się oglądać Macieja Murawskiego albo na środku obrony, albo z prawej strony obrony, albo jako defensywnego pomocnika. No tak, ale absencja Rafała Siadaczki tłumaczy wszystko. Siadaczka chory, nie może grać. To nie wiadomo, czy jeszcze w tym sezonie wybiegnie na boisku w barwach Legii. Stąd taka nietypowa pozycja dla Macieja Murawskiego. Atakuje ruch. Na prawej stronie Kwieciński, spalony. Rągiewka asystenta sędziego głównego. Piłka dla gości. W ubiegłym sezonie oba zespoły spotkały się aż czterokrotnie. Dwa razy w Pucharze Ligi Polskiej, dwukrotnie w Ekstraklasie. W lidze dwa razy lepsza była Legia. Na jesieni wygrała 3-1. Wtedy dwie bramki dla legionistów zdobył Mariusz Śrutwa. Dzisiaj znowu w ataku ruchu Chorzów. W rewanżu, co Państwo oglądali 24 maja, także lepszy był zespół z Warszawy, 1-0. No i w Pucharze Ligi także dwukrotnie lepsi legioniści. Raz w Chorzowie, przepraszam, padł remis 0-0. W rewanżu 2-0 dla Legii i ostatecznie to zespół z Warszawy awansował do kolejnej rundy Pucharu Ligi Polskiej. Na prawej stronie Mięciel, faul, przewinił Łukasz Surma, najlepszy piłkarz ruchu w meczu z Wisłą w Krakowie. Piłka dla Legii, oto właśnie wejście Surmy, wcześniej także Śrutwa, nie był bez winy w tym starciu z Mięcielem. Marek Citko, piłka na pole karne, Wierzchowski czeka na rozwój wypadków, zaczekał piłki Kucharski z dystansu, prosto bramkarza Tomasz Sokołowski. To jeszcze raz powtórka strzału Tomasza Sokołowskiego. Grają trochę pod słońce piłkarze Legii. Sokołowski jeszcze potem spojrzał, gdzie tak naprawdę powędrowała piłka. Musiał zasłonić oczy. A, było to widać we wcześniejszych interwencjach Murawskiego czy Zielińskiego. Zwłaszcza kiedy piłka szła górą, ale teraz Mariusz Śrutwa, pole karne, obok niego Zieliński, Śrutwa i Robakiewicz. Pierwsza groźna, bardzo dobra, dynamiczna akcja ruchu. Mariusz Śrutwa. Na pewno nie ostatni atak tego zawodnika. Bardzo dobrze. Proszę popatrzeć, jak zablokował umiejętnie piłkę. Zieliński do końca mu ją nie odebrał, no ale na posterunku był Robakiewicz. Oto właśnie pojedynek Śrutwy z Zielińskim. Murawski. Piąta minuta spotkania. Pierwszy raz słyszymy kibiców ruchu Chorzów, którzy do tej pory raczej w milczeniu obserwowali poczynania piłkarzy na boisku. Bardzo dać szansę swym piłkarzom, żeby ich okrzyki no, nie były tutaj skierowane na darmo. Paluch i wyjście Chorzowian. Surma. Faul Majewskiego, rzut wolny dla niebieskich. Tak jak w Krakowie, tak i tu. Spodziewamy się, że Surma będzie rozpoczynał większość ataków chorzowskiej jedenastki. W meczu w Krakowie trener Rutow miał pretensje do swych piłkarzy, a konkretnie do Gruzina Mamija Dziki, iż ten niedostatecznie wspierał Surmę. Cóż, jeden piłkarz nie wygra spotkania, to prawda, której nawet nie ma co powtarzać, ale Surma, jeśli będzie miał partnera, to kierowanie poczynaniami drużyny niebieskich może być utrudnione. Zieliński, Bartosz Karwan, odebrał mu piłkę Robert Górski i teraz Murawski do Robakiewicza. Na to zagranie do Bizackiego. Wydaje się, że powinien podciągnąć jeszcze w pole karne. Przynajmniej byłby bliżej bramki Robakiewicza. No po pierwsze, a po drugie, może Bizacki by się lepiej ustawił w polu karnym Legii. I Surma. Franciszek Smuta i Krzysztof Gawara. A teraz już Szuflita. Jeszcze raz Tomasz Szuflita, Kwieciński w pole karne,
Jacek Zieliński. Opanowali sytuację piłkarze Legii. Maciej Murawski. Surma. Paluch. Śrutwa. I znów Murawski. Bartłomiej Jamrus. Marek Wleciałowski. Masternak. Uważają, by nie spalić piłkarze ruchu, ale spalili jednak. W momencie podania na spalonym był Sławomir Paluch. Minimalnie spóźnił się Mariusz Masternak z podaniem. Paluch już uciekł tak. Za plecy obrońcy. Mówimy, że w Legii gra trzech nominalnych napastników, Czitko, Kucharski, Mięciel, ale nie zapominajmy, że obok Śrutwy Bizackiego za napastnika można uważać w drużynie ruchu Sławomira Palucha. Który zrywał już, tak. Tak, grywał w reprezentacji młodzieżowej, jeszcze jak był w Odrze Wodzisław, ostatnio częściej w linii pomocy, ale na ofensywę ruchu także Legionici powinni zwrócić uwagę. Wojtala. Dobrze blokowany przez Roberta Górskiego. Od bramki rozpocznie Jakub Wierzchowski. Bizacki. Wymienili się pozycjami Paluch i Śrutwa. Nie opanował jednak piłki Sławomir Paluch. Paluch blisko napastników, blisko Bizackiego i Śrutwy, to każe nam oczekiwać, że akcje ruchów będą bardzo ofensywne. Śrutwa, pole karne, tak blisko, brawo Murawski, znakomite wejście obrońcy Legii. Ale wcześniej kapitalnie zachował się Łukasz Surma, który odebrał piłkę legionistom, przeciął takie niedokładne podanie i od razu stworzyła się bardzo groźna sytuacja do zdobycia bramki dla Chorzowian. Ruch w porównaniu z meczem z Wisłą, gra ofensywniej, odważniej. Bizacki był na spalonym Śrutwa, ale teraz Bizacki zepsuł całą akcję. Mówimy o tym, że ruch gra ofensywnie, no gra u siebie. O tym nie trzeba mówić, że w takich sytuacjach drużyna powinna grać naprawdę ofensywniej. No jak na razie to się opłaca, bo kilka tych ataków ruchu było bardzo groźnych. Teraz faul, poszkodowany Cezary Kucharski. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, jak Chorzowianie daleko od własnej bramki starają się atakować zawodników Legii, jak odbierają im piłkę. Tutaj akurat skończyło się na faulu, na rzucie wolnym. Ale jest to w dalszym ciągu sytuacja bardzo do środkowej linii boiska. Piłkarze ruchu cały czas agresywnie. Kucharski ma pretensje do świetlity, bo starcie bardzo groźne. Atak z tyłu, to od biedy mogło się skończyć żółtą kartką. Rozerwał Getrę na prawej nodze Kucharskiego. Teraz Giuliano, coraz bliżej pole karne. No i będzie rzut rożny. Dobra akcja legionistów. Znowu Giuliano. Ostatnio, jeśli mówimy o dobrych akcjach, kontratakach Legii, to za tym niemal zawsze kryje się właśnie brazylijski piłkarz z Warszawy. Ustawiany na prawej obronie, chociaż jest to taki fałszywy obrońca, który uwielbia wycieczki pod pole karne rywali. Lepiej mu się atakuje niż broni. A teraz z rzutu rożnego Marek Citko. Zostaje w bramce Wierzchowski. I dobrze, że został. Wybija piłkę na rzut rożny. Marcin Mięciel. Dobra akcja legionistów, trzeba przyznać, że tutaj piłkarze ruchu zapomnieli trochę o wysokim napastniku Legii, o tym, że on potrafi dobrze grać w powietrzu. Jeszcze raz ta sytuacja. Widzimy, jak wybiega, o, Szuflita zajęty znowu Kucharskim, zostawił Mięciela, teraz blisko słupka Wierzchowskiego i znowu korner dla legionistów. Bardzo gorąco pod bramką Jakuba Wierzchowskiego. 11 minuta, ruch remisuje z Legią 0-0. Marek Citko, znowu ten zawodnik biegnie w kierunku narożnika. Wierzchowski przed momentem krzyczał do swoich piłkarzy: panowie, żyjemy, żyjemy, bo bardzo sennie podchodzą do tych ataków Legii piłkarze ruchu. Uwaga, Citko. Główka Roberta Górskiego, główka Łukasza Surmy i przy piłce Bizacki. Jest okazja do kontry dla ruchu, traci jednak piłkę Paluch, nie ma spalonego Cezary Kucharski. Wraca za nim Sławomir Paluch i wybija piłkę na aut. Przeprasza swoich kolegów Sławomir Paluch, to on sprokurował tą całą niebezpieczną sytuację, tracąc niefrasobliwie piłkę w środku pola. Majewski. I obok słupka bramki ruchu główkował Kucharski. Dobre ostatnie dni dla Cezarego Kucharskiego. Strzelił
swoją pierwszą bramkę w tym sezonie w Ekstraklasie dla Legii w ostatnim ligowym meczu ze Śląskiem Wrocław. W jeszcze wcześniejszym spotkaniu Pucharu Ligi Polskiej z Wisłą Kraków także wpisał się na listę strzelców. Dwa ostatnie mecze i dwa gole napastnika Legii Warszawa. Robakiewicz na aut i Chorzowianie. Dobry dni Kucharskiego, jeszcze lepsze Robakiewicza. 34-letni bramkarz wybronił kilka naprawdę strzałów, super strzałów w tym sezonie. No i zarobił dla Legii kilka punktów. Citko w środku, kontratak Legii. Zieliński już na środku, z lewej strony Sokołowski. Oto właśnie Sokołowski, w przodzie Kucharski, Mięciel, Karwan. Citko z Majewskim w środkowej strefie boiska na uspokojenie gry przez legionistów. Ruch już opanowany i czeka na rozwój sytuacji. Dobrze, bardzo agresywnie gra dzisiaj Bizacki. Kolejna akcja, w którym Zieliński miał mnóstwo problemów z piłkarzem ruchu. Citko, Majewski. Odebrał piłkę legionistom znów Łukasz Surma, potem został sfaulowany. I akcja toczy się już dalej. Wleciałowski. Aut dla ruchu. Grę rozpoczyna od rzutu z autu Robert Górski. Śródfa. Majewski. I przejął piłki Mięciel. Masternak. I Jacek Zieliński. Jeszcze Łukasz Surma. Surma, czterech piłkarzy ruchu, dwóch legionistów. Surma! Obok bramki Zbigniewa Robakiewicza. Z lewej strony czekał na podanie Sławomir Pulach, Paluch. Z prawej byli Surma i Bizacki. Przepraszam, Bizacki i Śródfa. Surma miał dużo czasu i dużo miejsca. Być może uznał, iż takie zakończenie tej akcji przyniesie najwięcej rezultatów. Popatrzmy. Zauważył, że w pewnym momencie Maciej Murawski zaczął zbiegać na lewą stronę w kierunku dwóch Chorzowian. Jacek Zieliński zbiegł na prawo w kierunku Sławomira Palucha. Zrobiła mu się taka luka na środku i dlatego... Jan Rudnow. A proszę się przygotować na tego rodzaju. Będziemy tak dzisiaj podglądali w ciągu całego spotkania i Franciszka Smudę, i Jana Rudnowa. To trenerzy, którzy bardzo żywiołowo reagują na poczynania swoich piłkarzy na boisku. Także po groźnych sytuacjach dla obydwu zespołów postaramy się podejrzeć, jak w tych momentach reagowali trenerzy. Proszę Państwa, przez całą kadencję trenerską Edwarda Lorenza. Edward Lorenz siadał na ławce rezerwowych, patrząc od strony Legii, bliżej bramki Robakiewicza. Wcześniej Orest Lęczyk także tam siadał, to była ławka ruchu. A Jan Rudnow, nie wiem, czy to było świadomy to jest wybór. Jeszcze, to jest jeszcze posunięcie z ubiegłego sezonu, bo po meczu ruchu z Legią. Tak. Ruchu z Polonią, przepraszam. Tak, była zmiana ławek rezerwowych, wszystko po to, żeby było jak najszczęśliwiej. Piłkarze to, i trenerzy, zwłaszcza to bardzo przesądny naród. I Jan Rudnow, obserwujący jak zwykle na stojąco, on nigdy nie usiądzie na ławce rezerwowych podczas meczu, gestykulujący, zaangażowany w to, co dzieje się na boisku. Na prawej stronie był Bizacki, ale dobra interwencja Murawskiego. Z autu Rafał Kwieciński. Paluch, znów Kwieciński. Paluch. I jeszcze raz aut dla gospodarzy. Kwieciński. Bardzo udany ubiegły sezon tego zawodnika. Wleciałowski. I sięgnął piłki Majewski. Ale za daleko miał do niej także Surma. I znów Adam Majewski. Mięciel, Surma. Mięciel, Majewski. Uwolnili się spod pressingu piłkarzy ruchu Chorzów legioniści. Giuliano. Kucharski odgrywa do Bartosza Karwana. Nie ma bramki. To jest świetna właśnie taka Legii sytuacja, jaką Legia zapewne dzisiaj będzie prezentowała wielokrotnie. Bartosz Karwan schodzi do środka boiska. Jego miejsce na prawej stronie pomocy zajmuje właśnie Giuliano. Bardzo przytomnie zachował się Kucharski, odgrywając do biegającego Karwana. No i na potwierdzenie naszych słów, czy też teorii, że niemal za każdą udaną akcją ofensywną Legii kryje się właśnie Giuliano. I Franciszek Smuda komentujący całe wydarzenie, ale ruch jest przy piłce. Na lewej stronie był
Górski, piłka do śrubki, śrubka Wizacki, Robakiewicz. Bardzo szybkie wyjście bramkarza Legii. Za głęboko zagrał Mariusz Śrutwa do Krzysztofa Wizackiego. Proszę zobaczyć, Wizacki był zupełnie niepilnowany po prawej stronie pola karnego. I nie było spalonego. Sprytnie to zrobił Śrutwa. Zieliński blisko Murawskiego, Wojtala. W ogóle obrońcy Legii jakby się umówili, że muszą przebywać blisko siebie. No i omalże ruch tego nie wykorzystał. Teraz akcja Legii. Padł pole karne Karwan, nic nie było, gramy dalej. Pan Wieczerzak jak na razie bardzo czujnie i dobrze prowadzi zawody. Na lewej stronie Sokołowski i znowu legioniści. Giuliano czeka na podanie, rozkłada szeroko ręce. Dopiero teraz do niego podbiega Sławomir Paluch. Piłka w kierunku Mięciela, dobra akcja Wleciałowskiego. Paluch, Jamrus, Murawski. Teraz Chorzowianie przy piłce, ale trochę bez Hołowia i chaosu w środku boiska. Kucharski. Citko do Giuliano. Giuliano, obok niego Robert Górski. I zablokował Brazylijczyka były gracz Łódzkiego Klubu Sportowego. O to chodziło, Giuliano nas czekał, prowokował, aż dwóch legionistów znajdzie się jak najbliżej tego zawodnika. To akcja Karwana, nie ma faulu, był prawidłowy wślizg. To Marek Citko. Przepraszam, Citki. Dobre wejście piłkarzy ruchu. Mamy znowu korner, tym razem Citko. 18 minuta spotkania, 0-0, choć nie brakowało sytuacji, dobrych strzałów. Citko na pole karne. Kucharski nad bramką Wierzchowskiego. Mariusz Śrutwa w wywiadzie dla dzisiejszego katowickiego sportu mówił, że siłą Legii jest bardzo wyrównany skład, że na każdej pozycji trener Franciszek Smuda ma dwóch czy trzech piłkarzy o bardzo podobnych możliwościach. A co jest siłą ruchu Chorzów? Może wzmożony poziom adrenaliny, który zawsze wstępuje w zawodników drużyny przeciwnej, kiedy grają przeciwko Legii Warszawa. No mówi to zawodnik, który grał w Legii Warszawa jeszcze w ubiegłym sezonie i wie dobrze, jak inne zespoły nastawiają się na grę z Legią. I to niezależnie, czy mecz toczy się na stadionie Wojska Polskiego, czy też Legia gra na wyjeździe, to zawsze na konfrontację z Legią drużyny przygotowują się szczególnie. Piłka zaraz dla legionistów. Widzieliśmy przed momentem Kucharskiego, który miał pretensje do arbitra. No cóż, Tomasz Szuflita nie postanowił nie odstępować najgroźniejszego napastnika Legii. Oto Sokołowski, piłka do środka, brawo, bo Citko w dobrej sytuacji, Citko. Był tam także Mięciel, jeszcze Kucharski. Bardzo przytomnie do Giuliano. Karwan wbiega w pole karne, Karwan. Dośrodkowanie. Bardzo udany powrót Mariusza Śrutwy. Ustawiamy. A tam już Kucharski i Mięciel szykowali się do przejęcia do piłki. Marek Citko, rzut rożny dla Legii. 20 minuta gry, Citko, Masternak, Wojtala, Paluch, Giuliano, Sokołowski, Cezary Kucharski i Masternak. Surma. Masternak atakowany przez Kucharskiego. Giuliano przepuścił piłkę do Mięciela. Asystent sędziego głównego pokazuje, by grać dalej. Nie trafił w piłkę Jamrus. Wciąż 0-0, a strzelał Tomasz Sokołowski. Legia z większym rozmachem atakuje. Trzeba przyznać, że te ich akcje ofensywne są ładniejsze niż ruchu Chorzów, bo tam zależy sporo od inwencji, od szczęścia, od tego, czy przebije się Wizacki czy Śrutwa w pole karne legionistów, a tutaj ładne zespołowe akcje, zwłaszcza prawą stroną. Giuliano, Mięciel, Karwan. No tutaj mieli wątpliwości piłkarze ruchu, czy Mięciel w momencie podania od Giuliano nie był na spalonym. Wydaje się jednak, że z numerem drugim na środku pola karnego został bliżej bramki Jakuba Wierzchowskiego Tomasz Szuflita. Teraz Górski. Majewski uprzedził Bizeckiego. Znowu Górski, błąd. Piłka do Kucharskiego. Kucharski ma w środku Citkę. Citko
Już jest w polu karnym Marek Citko, jeszcze oddaje piłkę na prawo. Kucharski, jest Karwan. Wierzchowski, Kucharski, no trzeba przyznać, że obrońcy ruchu zbyt spokojnie przyglądają się atakom legionistów. Legia przez kilkadziesiąt sekund bezkarnie hulała pod polem karnym ruchu. Teraz dyskusja Giuliano z panem Wieczerzakiem. No popychał surmę legionista, wydaje się, że nie powinien mieć Brazylijczyk pretensji do arbitra. Jeszcze raz ta sytuacja, piłka dla niebieskich. Zakończyły się dwa spotkania we Wrocławiu, derby Dolnego Śląska. Śląsk, Zagłębie Lubin 2-1 dla Śląska. W ostatnich minutach bramkę dla Lubinian zdobył Zbigniew Grzybowski. A w Olsztynie Stomil zremisował bezbramkowo z Groklinem Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. O godzinie 15 rozpoczęło się spotkanie Odry Włodzisław z Górnikiem Zabrze. Tam także nie oglądali kibice do tej pory bramek. Marcin Mięciel. Zdaniem sędziego nie faulował Chorzowianina. Mięciel i Majewski przestrzelił w sytuacji bardzo dogodnej do zdobycia bramki. Znowu bardzo składna akcja legionistów. Naprawdę ruch powinien zastanowić się nad swoją grą obronną i grą w obronie, bo legioniści bezkarnie wpadają tam w prawą lub lewą stronę. Zderzenie na środku boiska. Mięciel, no nie wiem, czy faulował. Teraz doskonale wystawiona piłka Majewskiemu i Wierzchowski tylko popatrzył na to, co dzieje się z futbolówką. Widzimy, jak daleko do piłkarzy Legii są ustawieni obrońcy ruchu Chorzów. No i Franc Smuda z niedowierzaniem popatrzył na to, co wydarzyło się po akcji Mięciela i Majewskiego. Janusz, wejście Marcina było jednak, Marcina Mięciela było bezpardonowe, co widać po tym, że Tomasz Szuflita pozostaje na murawie. O właśnie, no nie, jednak wydaje mi się, że w tej sytuacji powinien zostać podyktowany rzut wolny dla ruchu. Ale z drugiej strony widzieli państwo, jak ustawiony był arbiter. Kilka metrów od całej bardzo sytuacji. Bardzo blisko. To jest, jednak trzeba zdać się na opinię sędziego, na jego decyzję. Marcin Mięciel, urodzony napastnik, z wyboru trenerów grający w pomocy. Ale wszystko to jest rzecz umowna, drodzy państwo. Naprawdę Mięciel w zależności od rozwoju sytuacji gra tam, gdzie powinien. Tomasz Szuflita, kilka bardzo ostrych, zdecydowanych wejść tego piłkarza na początku meczu, jakby chciał, by napastnicy Legii, zwłaszcza Kucharski, nabrali szacunku do niego. No i przed momentem padł ofiarą takiej twardej, ostrej gry. Teraz piłka na prawo w kierunku Karwana. Karwan, Chorzowianie ciągle nie mogą sobie dać rady z atakami prawym skrzydłem. Giuliano do środka, Giuliano, biega tam Majewski, Brazylijczyk ciągle przy piłce, podaje do Citki, Citko nie trafia w piłkę. Jeszcze Karwan, jeszcze Majewski, źle z Chorzowianami w obronie. Karwan, Giuliano, gol! 1-0 dla Legii, 1-0. Ruch grał w dziesiątkę, bo wciąż poza boiskiem pozostaje Tomasz Szuflita. No i zapewne gdzieś zabrakło jednego z obrońców do krycia, do pilnowania piłkarzy Legii. Giuliano strzela gola na 1-0. Obejrzyjmy całą sytuację na spokojnie. Majewski do Karwana. Nie było spalonego ani przy podaniu do Karwana, ani przy podaniu do Giuliano. 1-0 prowadzi Legia na stadionie przy ulicy Cichej. A dla Giuliano to trzecia bramka w tym sezonie. Wcześniej strzelił gola Ruchowi Radzionków i Górnikowi Zabrze. Ma więc szczęście do występu przeciwko zespołom ze Śląska. I ruch na spalonym. I to dwóch piłkarzy, bo Bizacki i Kwieciński. Za szybko wyskoczyli do przodu. Wydawało się, że mogą jeszcze poczekać, że nie trzeba aż tak się śpieszyć, że zostanie im ta piłka dograna dobrze. Proszę bardzo, sporo spokoju miał w tej akcji chyba Surma, który mógł naprawdę jeszcze poczekać, by dobrze podać do któregoś z partnerów. Pośpieszył się i, a właściwie jego koledzy, i spalony. Teraz Majewski, Karwan, bardzo agresywnie, legioniści bardzo ruchliwi. W środku opanowują sytuację. Ten gol nie wziął się z przypadku, to nastąpił po serii naprawdę składnych akcji Legii. Teraz Kucharski, polu karny, był tam Citko. Dobre wejście Masternaka. Sokołowski. Maciej Mizia przygotowywany do tego, by wejść na boisko. Zobaczymy, kogo zmieni. Najbardziej no, doświadczony piłkarz w ruchu, tak. I poprzeczka po strzale Mięciela. Legia ciągle
bliska kolejnych goli, teraz ręką chyba zagrał Mięciel. I mamy zmianę w drużynie Ruchu. Maciej Mizia zastępuje Tomasza Szuflitę. Mamy nadzieję, że nic się piłkarzowi Ruchu nie stało, że to nie groźna kontuzja. Jeszcze raz sytuacja, w której Mięciel mógł pokonać Wierzchowskiego. Nie dał rady Jamruz zablokować Legionisty. Wierzchowski bez szans. Legia prowadzi w Chorzowie z Ruchem 1-0. Giuliano. Majewski. Znowu Giuliano. Karwan na prawej stronie, Giuliano do środka, do Kucharskiego, ten do Majewskiego. Do Mięciela piłka. Giuliano czy Karwan? Karwan. Wleciałowski. Out dla Legii. No poza tymi pierwszymi, Tomek, 8 minutami meczu, gdzie Ruch naprawdę stworzył kilka groźnych sytuacji, wydawało się, że Chorzowianie potrafią w środku pola przeciwstawić się Legii. Legia dominuje, stwarza kolejne sytuacje, no i najważniejsze dla Legii, że prowadzi 1-0. Teraz Majewski. Majewski. Piłka do Sokołowskiego, ale tam dobrze ustawiony. Kwieciński. No a niestety Tomasz Szuflita na noszach w tej chwili zniknął w tunelu. Zapewne dowiemy się za chwilę, co też stało się Tomaszowi Szuflicie. Łukasz? Tomasz Szuflita opuścił na noszach boisko. Lekarze powiedzieli, że podejrzenie jest lekkiego wstrząśnienia mózgu. No przykra sytuacja. Tomasz Szuflita po tym starciu z Marcinem Mięcielem zszedł z boiska. No co gorsza dla piłkarzy Ruchu Chorzów właśnie wtedy, gdy przebywał poza boiskiem, gdy zespół gospodarzy grał w dziesiątkę. Padła ta bramka, jak na razie jedyna w tym meczu. A teraz Maciej Murawski ściga się z Mariuszem Śrutwą. Robakiewicz. Chorzowianie znowu próbują takimi pojedynczymi akcjami znaleźć Śrutwę bądź Wizackiego w polu karnym, licząc na to, że może coś z tego wyniknie. No cóż, ten zespół nie ma takich możliwości jak Legia. Nie są te akcje tak dopracowane. Nie grają tak dobrze zespołowo, ale to jest też pomysł na grę. Ruch właśnie kontratakując, próbując przyjąć Legię na swoje połowie, zaatakował bramkę Robakiewicza. Kolejna piłka, nie ma spalonego Śrutwa. Śrutwa! Nie wyszło. Spalonego nie było. Giuliano wyraźnie zaspał, spóźnił się, nie wybiegł wraz ze swoimi kolegami. Może nie zrozumiał słowa wyjazd jeszcze, nie wiem. Na pewno. To były pierwsze słowa. Wyjazd, kontakt, plecy. Myślę, tak, że tego się nauczył. Teraz na spalonym Górski. Więcej koncentracji przydałoby się Chorzowianom. No i przede wszystkim ta uwaga tyczy się do tych, którzy te piłki posyłają do przodu, by z większym wyczuciem to robili, bo te ładnie zapowiadające się akcje są marnowane. Legia prowadzi w Chorzowie 1-0, 30 minuta spotkania i w środku znowu piłkarze Franciszka Smudy. Oto Citko. Teraz Zieliński do Wojtali. Wojtala ma Giuliano. Surma walczący w środku boiska, ale dobre rozciągnięcie gry przez Zielińskiego. Piłka do Sokołowskiego. Podbiega mu Karwan. Sokołowski do środka. Sokołowski doskonale do Karwana. Karwan czy Wierzchowski? Brawo, Wierzchowski. Murawski. Kucharski, z prawej strony Giuliano, Kucharski, z lewej Mięciel, Kucharski, piłka do Mięciela. Ale świetnie tam zachował się teraz Maciej Mizia, uratował sytuację. Być może wejście tego piłkarza skonsoliduje obronę Ruchu. Widzą państwo, że wziął się zarządzenie w defensywie, no i to jedyna rada dla Chorzowian, bo ataki Legii są niemal bezkarne, czy prawą, czy lewą stroną legioniści stanowczo zbyt łatwo przedostają się w pole karne. Jan Rudnow ma mnóstwo pretensji do tych piłkarzy, zobaczymy co powie po tej akcji. Oto Marek Citko z rzutu rożnego. Citko i świetnie broni Wierzchowski, a główkował po raz kolejny Marcin Mięciel. To jeszcze on jako ostatni dotknął piłkę. Od bramki rozpocznie Jakub Wierzchowski, ale Chorzowianie stanowczo zbyt często po stałych fragmentach gry, po rzutach rożnych, dopuszczają legionistów do strzałów. Niesamowite, to tak jakby nie znali ani Legii, ani Mięciela, ani innych napastników. Nie ma spalonego, ruszył Śrutwa, obok niego Zieliński, Mariusz Śrutwa w polu karnym, Zieliński. No i znowu Ruch niedaleko szczęścia, blisko bramki Robakiewicza, ale Zieliński bądź Murawski jak na razie
te akcje Chorzowian blokują. Wśród fan. Rzut wolny. No dawno nie było tego. Tak blisko pola karnego Legii był rzut wolny. Może teraz Chorzowianie po stałym fragmencie gry zechcą poważniej nastraszyć Robakiewicza. Mamy 5 zawodników trenera Rudnowa w polu karnym i całą 11 Legii. Krzysztof Bizacki albo Łukasz Surma. Surma. Kucharski, Śródfa. Mięciel zatrzymany przez Macieja Mizię. No i 3 piłkarzy Legii na tylko jednego Mariusza Masternaka. Wraca także Bartłomiej Jamrus. I to właśnie on dotyka piłki i Wierzchowski. Oczywiście tego zagrania Jamroza nie można potraktować jako celowego zagrania. Nie może być podyktowany rzut wolny pośredni. No i ruch. Jeszcze trochę więcej odwagi i Chorzowianie także mogą być w polu karnym Legii. Podanie do środka, tam jest Zieliński. Brakuje tego ostatniego podania, jak podają piłkarze, to co dzisiaj ma Legia, czyli dokładne przemyślane akcje, dokładne dośrodkowania, podania. Proszę, znowu mięcie do Giuliano. Giuliano jest na pozycji prawoskrzydłowego. Giuliano pod pole karne był tam. Karwan jest, Kucharski. Dobrze, Chorzowianie się bronią. Wreszcie nie ma bezkarnej gry Legii w polu karnym, ale był Citko i gramy dalej. Sędzia puszcza grę, jest Palu. Teraz Górski, znowu Paluch, ucieka ze spalonego Śródfa, Paluch powinien sam ruszyć do przodu. O właśnie, Paluch, no ale cóż, Zieliński i Murawski likwidują kolejną akcję niebieskich. Brawa dla Śródfy za to, że uciekał z tej pułapki offside'owej, że przytrzymał piłkę Paluch i tym razem Chorzowianie nie zepsuli w sposób łatwy tej akcji. Oto Surma. Surma, znowu uciekają legioniści z pola ze spalonego, organizują pułapkę offside'ową. Jak to się stare piłkarskie porzekadło mówi, że w meczach wyjazdowych lepiej z taką grą nie przesadzać. Piłka dla ruchu. Po 33 minutach, 12 sekundach prowadzenie Legii na stadionie przy ulicy Cichej 1-0. Leciałowski i Górski. Bizacki. Majewski do Citki. Karwan. Karwan jest już w polu karnym. Niewiele brakowało. Legia mogłaby objąć już dwubramkowe prowadzenie, a Jakub Wierzchowski ma pretensje do swoich obrońców, że tak długo pozwalają holować piłkę Karwanowi. Współczuję dziś Wierzchowskiemu. To nic przyjemnego grać z taką obroną. Doprawdy kolejna bramkowa, już nie podbramkowa, ale bramkowa sytuacja Legii. I tylko swemu szczęściu, umiejętnością też Wierzchowskiego, bramkarz niebieskich może zawdzięczać to, że Legia prowadzi tylko 1-0. Jan Rudnow od kilku dni ma nowego asystenta, to Bogusław Pietrzak, który pracuje w Chorzowie od poniedziałku. Pamiętają Państwo tego szkoleniowca z pracy w łódzkim klubie sportowym. Maciej Murawski, Sokołowski, Majewski, Citko, znów Sokołowski, czyste wejście Macieja Mizi. Wielce doświadczony piłkarz, bardzo wszechstronny, mogący grać na bardzo wielu pozycjach. To Orest Lęczyk z drużynnego obrońcy, przecież grał wcześniej m.in. w Sosnowcu jako napastnik, teraz Mięciel w ataku na bramkę ruchu, faul. I żółta kartka dla piłkarzy z Chorzowa. Bartłomiej Jamrus ukarany z żółtą kartką. Mam nadzieję, że nie jest to próba porachunku linczu na Mięcielu za to, iż ten kilka minut wcześniej faulował i to bardzo, bardzo zły sposób dla niebieskich Tomasza Szuflity. Jeszcze raz atak z tyłu, widać przed polem karnym. Słuszna decyzja arbitra. Łukasz! Dobra. 4 piłkarzy ruchu w murze. Są tam Bartłomiej Jamrus. Jest Mariusz Śródfa, Maciej Mizia. Mariusz Masternak. Ustawia Jamroza, tego skrajnego w murze. Jakub Wierzchowski. Marek Citko. Jest Adam Majewski, Citko i Wierzchowski.
Jestem ciekaw statystyk, ale jeśli chodzi o strzały, to Legia ma naprawdę miażdżącą przewagę. Dobrze bity rzut wolny, piłka minęła mur, ale Wierzchowski to jeden z lepszych bramkarzy w lidze. Dobrze ustawiający się, przy tym grający efektownie. To zawsze cieszy telewizyjne kamery i fotoreporterów. Po raz kolejny, proszę Państwa, legioniści wygrywają główkowe starcia w powietrzu. Marcin Mięciel bardzo dziś pożyteczny w takich akcjach powietrznych. Ani Masternak, ani Jamrus, wyżsi od Mięciela, od innych napastników Legii, no nie potrafią tego jakoś zlikwidować, nie potrafią temu zapobiec. Teraz dobra piłka do przodu Surmy, był tam przed momentem Śrutwa, Majewski, Citko czy Bleciałowski. Citko faulowany, legionista przez obrońcę ruchu, rzut wolny dla piłkarzy Smudy, 37 minuta ruch, Legia 0-1. Giuliano. Obok niego Robert Górski. Nie fauluj, krzyczy w jego stronę trener Jan Rudnow. I skończyło się na interwencji bez faulu. Jest aut dla ruchu. Bizacki. Górski. Surma. Od razu dopadł do niego Marek Citko. I faulował kapitana ruchu. Surma. Do Sławomira Palucha. Paluch i Murawski. No Chorzewianie nie chcą zaryzykować, przegrywają 0-1. Być może się to stanie w drugiej połowie do jakichś bardziej energicznych, frontalnych ataków z większą liczbą zawodników. Ciągle piłka do środka, tam Surma i on potem szuka takim długim podaniem albo Bizackiego, albo Śrutwę. No i wiara w to, że po pierwsze się uda, po drugie, że ich kolega będzie szybszy od obrońców Legii i uda się strzelić bramkę Robakiewiczowi. Legia prowadzi 1-0 i ma więcej sytuacji na zdobycie kolejnych goli. Może teraz ruch, piłka do Bizackiego, żółta kartka dla strzelca bramki Giuliano. Złapał za ręce Roberta Górskiego, gdy ten uciekał piłkarzowi Legii. No właśnie teraz widzimy przy piłce Łukasz Surma, ale Giuliano niezadowolony z tego, że stracił piłkę. Zabrał się za Roberta Górskiego, sfaulował go. Niedokładnie Maciej Mizia. Jeszcze raz Mizia, nie ma spalonego. Mizia do Kwiecińskiego. Za mocno zagrana jednak piłka, nie doszedł do niej prawy pomocnik ruchu Chorzów. Wzorowy powrót Tomasza Sokołowskiego. Odpowiedzialny za pilnowanie Kwiecińskiego. Błyskawiczny, cofający się pod własne pole karne. I Murawski za aut. Giuliano zobaczył swoją drugą żółtą kartką w tym sezonie. Widzieliśmy trener Franciszek Smuta przed chwilą właśnie do Giuliano. Prosił go, by ten już nie faulował. Każde kolejne przewinienie Brazylijczyka może zakończyć się pokazaniem czerwonej kartki. I to właśnie Sokołowski dyskutujący z kolegami. Być może chciał powiedzieć, to nie ja, to Murawski powinien zająć się w tej konkretnej sytuacji Kwieciński. No, czekamy na bardziej ofensywną grę ruchu. Być może teraz 10 legionistów na własnej połowie. Chorzewianie zaczynają kolejny atak. Bizacki, Wojtala Bizacki. Dobre wejście Wojtali. Był tam Paluch. Śrutwa próbował odegrać piłkę do Bizackiego. Nie udało się. Teraz Kucharski, Wleciałowski i legioniści przy piłce. Brakuje ostatniego podania i brakuje takiego nerwu w tych akcjach ofensywnych ruchu. Przyspieszenia, zaryzykowania przede wszystkim, bo jak na razie Chorzowianie dość statycznie przeprowadzają te ataki, zwłaszcza że obrońcy Legii radzą sobie z indywidualnymi wyjściami piłkarzy Rudnowa. Teraz był faul Surmy. Citko na prawą stronę do Mięciela. Mięciel, obok niego Leciałowski. Mięciel, piękna piłka do Kucharskiego. Kucharski znakomicie teraz zachował się. Masternak i znowu z autu zawodnicy Franciszka Smudy. Ponad 4 minuty zakończenia pierwszej połowy. Legia prowadzi w Chorzowie 1-0. No to Giuliano. Z prawej strony Citko. Właśnie piłka do Citki, Citko i Górski, Citko. Ciągle przy piłce były reprezentant Polski od bramki Wierzchowski. No, Marek Citko powiedział coś o przypadłościach sędziego bocznego. Chodzi oczywiście o wzrok. Teraz doskonałe podanie Śrutwy. Piłka do Bizackiego. Ruch przed szansą na wyrównanie dwóch piłkarzy ruchu w polu karnym. Bizacki. No i ponownie Murawski kończy akcję Chorzowian.
Sokołowski. Do Citki, ale tu doskonale ustawiony Wleciałowski. Korzewianie, Górski. Jest Surma. Surma mnóstwo problemów ma z Majewskim. Nie gra już tak dobrze, tak efektownie w meczu z Ruchem Chorzów. Bardzo dobrze pilnuje go Adam Majewski. Teraz Zieliński. Na lewą stronę. Znakomicie. To jest Karwan. Karwan na pole karne do Kucharskiego. Kucharski ustawia piłkę. Leciałowski, Górski i Chorzowianie być może mają chwilę czasu. No nie, czasu to nie ma się w własnym polu karnym, bo trzeba jak najszybciej tę piłkę wybić. Znowu Wleciałowski. Ach, koszmarne zagranie, piłka, Kucharski, Wierzchowski. Dobra interwencja bramkarza Ruchu. Bardzo ostro zagrywał Kucharski. Ale nie było w tym żadnego faulu, proszę popatrzeć. Doskonała parada Wierzchowskiego. Janusz, mamy 43. minutę meczu. Pytałeś o strzały. W strzałach zdecydowanie Legia jest lepsza. Jak na razie 13 strzałów legionistów, z czego 5 w światło bramki. W zespole Ruchu tylko 2 strzały. Raz miał okazję do interwencji Zbigniew Robakiewicz. Pamiętajmy o poprzedce po strzale głową Marcina Mięciela. Teraz Surma i znowu pcha piłkę gdzieś w strefę obronną Legii. Tam był Zieliński, Kucharski. Faul Cezarego Kucharskiego, czy też Bartosza Korwana. Mamy rzut wolny dla Ruchu. 2,5 minuty do końca pierwszej połowy. Dość żywy, emocjonujący mecz, głównie za sprawą gości. Oni nadają ton wydarzeniom na cichej, a Ruch ciągle szukający szczęścia w pojedynczych akcjach w wykorzystaniu umiejętności Śrutwy i Bizackiego. Kucharski, dobre wejście Masternaka. Na prawej czeka na piłkę Kwieciński, Masternak, błąd. Legia, ale teraz świetnie ustawiony Wleciałowski, ubieg Karwana, piłka na lewo do Palucha. Paluch ma w środku Bizackiego i Śrutwę z lewej strony Górski. Na co czeka Paluch? Teraz do Górskiego, nie ma spalonego, Górski! No i Maciej Murawski chyba wystraszył Górskiego. No bo gdyby Chorzowianin wykazał więcej odwagi, zaryzykował, kto wie, czy nie dograłby piłki do ustawionych w polu karnym napastników. Mięciel. Karwan i Wleciałowski. Giuliano. Citko. Zatrzymany przez Kwiecińskiego. Teraz Paweł Wojtala zablokował to podanie do Krzysztofa Bizackiego. Łukasz Surma. Wprost do Murawskiego. Tylko bezradnie rozłożył ręce na lewej stronie, nieprzypilnowany przez żadnego z piłkarzy Legii, Krzysztof Bizacki. No i Smuda za moment biegnie na boisko, jeszcze już wyszedł ze swojej strefy, teraz sędzia techniczny wycofuje pana trenera na ławkę rezerwowych. Nie wiem, czy pretensje do sędziego, czy do swoich piłkarzy, jak myślisz, Tomek? Nie wiem, szczerze mówiąc nie czytałem, starałem się usłyszeć, co też mówi trener Franciszek Smuda. Spokojnie, bardzo dobrze Wierzchowski. To jest jakiś pomysł, te wyjścia z bramki Wierzchowskiego, bo jeśli zostawi się piłkę samym obrońcom Ruchu, to naprawdę nie chcą być złośliwi, ale legioniści zbyt łatwo dochodzą do pozycji strzeleckich i często Wierzchowski musi wspomagać swych obrońców. Ostatnia minuta meczu, pierwszej połowy meczu na ulicy Cichej. Na spalonym Bartosz Karwan, Marcin Mięciel. Bardzo dobra decyzja arbitra. Wcześniej, no teraz to już ma pretensje do swoich zawodników. Trener Franciszek Smuda do Adama Majewskiego, bo wcześniej podawał. No, odrzucił piłkę, chciałem państwu powiedzieć, że tego się nie robi. Jest żółta kartka dla Karwana. Jakoś nerwowo, mecz jest bardzo, być może chodzi o kontuzję Szuflity, o te kilka starć w pierwszych minutach. Zrobił się bardzo nerwowy. Doliczył do pierwszej połowy sędzia spotkania. No właśnie, ale panie trenerze, właśnie, po co Karwan to zrobił? Bartosz Karwan zobaczył swoją drugą żółtą kartkę w tym sezonie. Podglądanie trenerów Jana Rudnowa i Franciszka Smudy. To naprawdę sprawa równie ciekawa jak to, co dzieje się na murawie. Nic nie było, Surma nie faulował, Górski, ostatnie sekundy pierwszej połowy. Górski do Bizackiego, Bizacki ucieka, tam Paluch, piłka do Palucha, Paluch wchodzi między dwóch graczy, Legii, Paluch. A broni Zbigniew Robakiewicz. Mięciel i Wleciałowski. To jeszcze raz akcja Sławomira Palucha.
Gonił go Maciej Murawski. Kucharski w pole karne. Mizia. Kończy pierwszą część meczu pan Piotr Wieczerzak z Krakowa. Po pierwszych trzech kwadransach rezultat 1-0 dla Legii. Bramka Giuliano w 25 minucie spotkania. Chociaż na pewno bardzo duży wpływ na ten rezultat meczu miała sytuacja dwie minuty wcześniej, gdy boisko musiał opuścić Tomasz Szuflita. Przypomnijmy, że chorzowianie stracili tego gola, kiedy grali w dziesiątkę, kiedy zabrakło jednego z kryjących obrońców, kiedy zabrakło właśnie Szuflity. Tak, zaraz to zobaczymy na pewno. Jeśli chodzi o analizę statystyk pierwszej połowy, trzeba przyznać, że widzę, że rozmawiał z sędzią nawet kapitan Legii Bzieliński. A my posłuchajmy, co do powiedzenia ma Maciej Murawski. Halo, Łukasz. Maciek, pierwsze 45 minut spotkania Legia przeważała w tym meczu. Jednak pod koniec pierwszej połowy odżył ruch Chorzów. Czy zdajecie sobie sprawę, że w drugiej części ruch będzie musiał postawić wszystko na jedną kartę? No na pewno przegrywa 1-0 i nie ma nic do stracenia. Gra u siebie i ma bardzo ofensywnie ustawiony zespół. Praktycznie trójką napastników grają. No ale no my musimy utrzymać ten wynik. Może uda nam się skontrować jeszcze po przerwie i może będzie dobrze. W ostatnich minutach trochę nerwowości, z czego to wynikało? Ja wiem, no, ruch przycisnął, tam jakieś może niepotrzebne straty się wdały i z tego wyszło dwie czy trzy sytuacje takie, że mogło być groźnie. Dziękuję bardzo. Mamija Dzikija z numerem 8 wejdzie na plac gry, a więc pomocnik za Kwiecińskiego. Tak, numer 23 schodzi z boiska, Rafał Kwieciński, w jego miejsce Dzikija. Jan Rudno podkreślał przed tym spotkaniem, że w kilku ostatnich spotkaniach Gruzin naprawdę spisywał się nieźle, chociaż zawiódł w meczu z Wisłą w Krakowie, kiedy nie był należytym partnerem, kiedy nie dość dobrze wspierał Łukasza Surmę, no i co, mimo że Surma grał naprawdę bardzo dobrze w tym meczu w Krakowie, no nie potrafił sam prowadzić drużyny przez 90 minut, nie potrafił wykorzystać i stworzyć sytuacji do strzelenia bramek. Przed rozpoczęciem uśmiechnięty, chociaż po meczu widzieliśmy, że kilku legionistów miało do niego pretensje, no ale jak w przypadku Bartosza Karwara, to zupełnie nieuzasadnione. Dostał żółtą kartkę za odrzucenie piłki po gwizdku arbitra. Chorzowianie. Giuliano, zdaniem sędziego, czysto odebrał piłkę. Karwan. Żaden z zawodników kupionych przed tym sezonem do Ruchu Chorzów, który kupionym, wypożyczonym do Ruchu Chorzów, nie wywalczył sobie pewnego miejsca w podstawowym składzie. Dzisiaj na ławce rezerwowych siedzą dwaj nowi: Grzegorz Skwara, Bartosz Tarachulski. Nie ma także nawet na ławce rezerwowych Fornalika. Nie ma Rumuna Babana, którego już w ogóle nie ma w Chorzowie. Temu zawodnikowi podziękowano za grę. Nie ma Michała Lorenza. Tomasz Fornalik kontuzjowany. Wraca do zdrowia po kontuzji. Uwaga, teraz Kucharski. Wygarnął jednak piłkę za linii końcowej boiska. Mimo wszystko bardzo dobra interwencja Wierzchowskiego. O, widzą Państwo, co przytrafiło się napastnikowi Legii. Znowu Legia Mięciel, pusta bramka i 2-0. Legia prowadzi 2-0. No i zaraz zobaczymy dokładnie, co też się wydarzyło na murawie, w jaki sposób doszło do straty tego gola przez zespół Ruchu Chorzów. Mają do siebie pretensje obrońcy chorzowian, zaskoczeni takim obrotem sprawy. No to już za późno, nie zobaczymy całej sytuacji. Domagają się gwizdania spalonego piłkarze ruchu. W ich opinii Marcin Mięciel w momencie podania był na spalonym. Może uda nam się odszukać jakąś lepszą powtórkę, która wyjaśniłaby nam całą sytuację. Jestem przekonany, że to się nam uda, bo piłkarze ruchu mieli pretensje do pana Wieczerzaka. To Maciej Mizia, faul Mizi na Majewskim. Przepraszam, Cicce. Zakończyło się spotkanie w Wodzisławiu. Śląski Modra zremisowała z Górnikiem
0-0. Kucharski. Kucharski, obok niego Paluch. Rzut wolny. No tak, teraz zaczynają mieć pretensje piłkarze Ruchu do sędziego Wieczerzaka. Sławomir Paluch zobaczył żółtą kartkę. Zdecydowanie wszedł w Cezarego Kucharskiego Sławomir Paluch. Chorzowian troszkę ponoszą nerwy w tych nieudanych dla nich pierwszych minutach drugiej połowy, gdy stracili gola. Teraz Sokołowski z rzutu wolnego, 49. minuta spotkania. 5 graczy Legii w polu karnym. Sokołowski, Wierzchowski, gwizdek arbitra, tym razem na spalonym Wojtala. 2-0 dla Legii. Taki wynik, co tu dużo mówić, mógł być już w pierwszej połowie spotkania. Przypominamy, 13 strzałów Legii, tylko 3 piłkarzy Ruchu. Schodzi z boiska Marek Citko, w jego miejsce z 16 Radosław Wróblewski, reprezentant Polski do lat 21. No i zdaje się, że teraz Tomasz Sokołowski przejdzie do środka pola. Jego miejsce Sokołowskiego na lewej stronie zajmie właśnie Radosław Wróblewski. Ta szybko stracona bramka zapewne podetnie trochę skrzydła chorzowianom. Mają na ławce rezerwowych piłkarzy Ruchu jeszcze Bartosza Tarachulskiego i Grzegorza Skwarę, dwóch napastników. Ten potencjał strzelecki jest naprawdę spory. No to jeszcze raz powtórka bramki, ale nie widzimy tego momentu podania. Nie widzimy, czy Marcin Mięciel w momencie zagrania piłki był na spalonym, czy też nie, bo chorzowianie bardzo gorąco protestowali u sędziego pana Wieczerzaka i jego asystenta. Rzut rożny dla Ruchu. 50. minuta gry. Dośrodkowywał Robert Górski, Bartosz Karwan i Bartłomiej Jamrus. Dzikija. Górski. Surma. Jeszcze raz Łukasz Surma. Surma. Ach. Powinien decydować się na strzał, kiedy już był na linii 16 metrów, jednak próbował do końca dograć piłkę kolegom. Nic z tego nie wyszło. Teraz faul Wróblewskiego i rzut wolny dla chorzowian. 0-2 przegrywają piłkarze Jana Rudnowa. Górski. Karwan. Ostre zdecydowane wejście w Leciałowskiego. I kolejny faul. Dużo roboty ma pan Wieczerzak. Bardzo nerwowo jest momentami na boisku przy ulicy Cichej. Teraz Wojtala. Dobrze blokowany Kucharski i piłkarze niebieskich. Bizacki i Wojtala. Bizacki ciągle przy piłce. Bizacki, dobra akcja. Chorzowian, Bizacki. Ach, Rowakiewicz przejął piłkę spod nóg rozpędzonego Śrutwy. Niewiele brakowało, padłby pierwszy gol dla niebieskich. Legia prowadzi na Cichej 2-0. Jak na razie straty chorzowian to dwie bramki, a także złamany nos i wybity ząb Tomasza Szuflity. Okazało się, na szczęście może dla Tomasza Szuflity, że nie było to wstrząśnienie mózgu. Skończyło się na złamanym nosie. No to też nic oczywiście przyjemnego. Obrońcy Ruchu Chorzów życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i powrotu na boisko. Majewski. Sokołowski do Karwana. Giuliano. Kucharski. Wróblewski. Lewa strona, Wróblewski, Paluch. Od bramki Jakub Wierzchowski. Trener Jan Rudnow. Nie ma powodu zadowolenia na pewno. Maciej Murawski. Ruszył Marcin Mięciel. I Wierzchowski. Majewski.
spalonej. W momencie podania stał Cezary Kucharski, ale on nie zrobił ruchu w kierunku piłki, także sędzia puścił grę. Czy był na spalonym? Także Marcin Mięciel. No nie ma to znaczenia, jeśli tak do podania doszedł Jakub Wierzchowski. Paluch. W środku Bartłomiej Jamrus. Wraca za nim Majewski. Niedokładnie Jamrus. I Zbigniew Robakiewicz. W ostatniej kolejce po raz 250 grał w pierwszej lidze przeciwko zespołowi Śląska Wrocław. No a skoro już mówimy o okrągłych liczbach, to dzisiaj chorzowianie, o czym już mówiła Magda i pan Gerard Cieślik, mieliby szansę odnieść 700. zwycięstwo w Ekstraklasie, ale do tego zwycięstwa jest na razie bardzo daleko. O 3 bramki są w tej chwili piłkarze gospodarzy. Bartosz Karwan. Karwan i Górski. Karwan już w obrębie pola karnego. Zatrzymany przez Wleciałowskiego. Gramy dalej. Surma. Wleciałowski. Górski. Śrutwa. 2 na 2. Jacek Zieliński, Maciej Murawski. Kontra Mariusz Śrutwa i Krzysztof Bizacki. Bizacki. Bizacki i Murawski. Surma. Dzikija. Bizacki. Jeszcze Maciej Mizia. Walczy z Murawskim i Mięcielem. Mizia. I od bramki grę rozpocznie Zbigniew Robakiewicz. Szkoda tej akcji i energii Macieja Mizi. Naprawdę przez kilkadziesiąt sekund nie dał się dwóm legionistom, no ale wykończył całą akcję bardzo źle. Proszę Państwa, 35 minut do końca meczu. Ruch Legia 0-2. Gole Giuliano i Mięciela. A to akcja, w której... O właśnie, najpierw Mięciel, a później Murawski nie mogą dać sobie rady z rezerwowym ruchem. Marcin Mięciel do tej pory najskuteczniejszy piłkarz Legii w tym sezonie. 5 bramek, 2 asysty. Dorzućmy do tego 2 gole zdobyte w pucharze. Oj, nie było spalonego, proszę Państwa. Teraz Śrutwa ma uzasadnione pretensje, choć widać, jak się bardzo powstrzymał. W ostatnim momencie. Nie... Chyba chciał coś powiedzieć brzydkiego asystentowi, panu Wieczerzaka. No, całą tą sytuację mieliśmy jak na dłoni. Toczyła się przed Mariusz Śrutwa i ostatni obrońcy Legii stali mniej więcej na tej wysokości, gdzie są nasze stanowiska komentatorskie. Cóż, taka jest nasza liga. Legia miała duże pretensje za ćwierćfinał Pucharu Ligi z Wisłą Kraków, kiedy to sędzia wedle Legii nie dość dobrze interpretował spalonego. Teraz to wszystko odbyło się na korzyść legionistów. Co tu dużo mówić, jak powiedział trener Kaczmarek, a może Łazarek, który z tych wielkich klasyków ligowych naszych, raz się jest baranem, raz rzeźnikiem. Wracamy na boisko. Mam nadzieję, że kontrowersji już nie będzie, że zwłaszcza ruch pokaże ofensywną piłkę, że jednak chorzowianie zdobędą się na zdobycie choćby jednego gola. Teraz szybkie wyjście Legii, Giuliano razem tam z Sokołowskim, przewinienie piłkarzy ruchu. Przepraszam, że jeszcze raz wrócę do tego rzeźnika i barana, ale wydaje mi się, że to jednak Paweł Bocian, piłkarz Ordenu Płock, po ostatniej porażce z Amiką Wronki. Ale on na pewno powtarzał po tak? Kaczmarku lub Łazarku. Nie mam wątpliwości. Och, kiedy Łazarek w tych powiedzonkach, słynął z tych powiedzonych, Bocian był trampkarzem Lecha. Robakiewicz. Piłka do Mięciela, dobra gra dzisiaj Mięciela i strzał z pierwszej piłki, bardzo dynamiczny. Dobre wyjście na pozycję napastnika Legii. Chorzowianie tym razem ofensywnie w drugiej połowie naprawdę starają się na spalony Kucharski. O, teraz ironiczne okrzyki z trybun, no bo kibice mają już święte, mają pretensje za każdą decyzję dotyczącą offside'ów, jeśli chodzi o sędziów. Zbigniew Robakiewicz. Wleciałowski. Jamrus, Murawski. Masternak. Odepchnięty przez Marcina Mięciela. Cofa grę pan Wieczerzak. Rzut wolny musi zostać
rozegrany wtedy, kiedy piłka stoi, a ta toczyła się po murawie w momencie, gdy rozegrali grę Chorzowianie. Śrutwa poradził sobie z Murawskim. Śrutwa nie miał szans dojść do tego podania. Krzysztof Bizacki. Karwan. Majewski. Kucharski i Karwan. I od wrzutu z autu gospodarze. Nie mają ostatnio szczęścia do meczów z Legią piłkarze Ruchu Chorzów. 5 ostatnich spotkań to tylko jeden remis, 4 porażki. Marcin Mięciel. Słupek. Mamija Dzikija. Wrócił za nim Wróblewski. I faulował Gruzina. Mówiło się przed rozpoczęciem tego sezonu, że Mamija Dzikija trafi nawet do Dynama Kijów. Takie można było przeczytać informacje w naszych gazetach. Mamija Dzikija ostatecznie jednak pozostał w drużynie Ruchu Chorzów. Teraz Sławomir Paluch w polu karnym. Paluch zatrzymany przez Zielińskiego. Lewą nogą chciał podać Sławomir Paluch. On wtedy czuje się bezpiecznie, kiedy musi zagrywać właśnie lewą nogą. Wydaje mi się, że gdyby zaryzykował nawet strzał prawą, byłoby naprawdę z korzyścią dla Ruchu. Jeszcze raz ta sytuacja. Dobrze ustawiony na 5 metrach Śrutwa. No sporo sytuacji ma Ruch, ale nie wykorzystują tego Chorzowianie. I teraz strzał Śrutwy. Mnóstwo szczęścia miała Legia. Wleciał Łowski, piłka na lewo. Uwaga. Robert Górski. No, co tu dużo mówić. Jeśli Chorzowianie nie wykorzystują takich sytuacji, to nie mogą się dziwić, że przegrywają 0-2, że nie są w stanie odrobić tych strat. Jeszcze raz Krzysztof Bizacki i Mariusz Śrutwa wygrał główkowy pojedynek z Jackiem Zielińskim. Wiele już razy w tej najnowszej historii naszej Ekstraklasy byli piłkarze Legii wpisywali się na listę strzelców w meczach właśnie przeciwko zespołowi z Warszawy, by wspomnieć tylko Marcina Mięciela w barwach ŁKS-u, Piotra Włodarczyka, który strzelał bramkę dla Ruchu Chorzów przeciwko Legii w ostatnim zresztą wygranym meczu przez Ruch Chorzów z Legią. To było w kwietniu 1998 roku. Wtedy Ruch wygrał 3-2, jedną z bramek strzelił Włodarczyk. Dzisiaj przed taką szansą staje Mariusz Śrutwa. Niewiele brakowało, ale dobrze ustawiony Adam Majewski przed momentem wybił piłkę z linii bramkowej. Legia prowadzi 2-0. To na pewno dla piłkarzy Smudy znacznie swobodniejsza taktyka, znacznie swobodniejsze już poruszanie się po boisku, stąd Chorzowianie często dochodzą do sytuacji strzeleckich. No, Śrutwa miał naprawdę przed momentem dobra. Teraz faul Murawskiego na Śrutwie, rzut wolny dla niebieskich. 0-2 przegrywają z Legią, ale ciągle uparcie pchają się pod pole karne Robakiewicza, szukają okazji. Teraz Jamróż dostał piłkę od Śrutwy, od Surmy. Dzikija. Błąd Gruzina i Legia. Kontratak piłkarzy z Łazienkowskiej. 3 zawodników, nie ma spalonego. Zagranie na lewo do Mięciela. Mięciel ma przed Kucharskiego piłka do Kucharskiego. Na spalonym Cezary Kucharski. Przerwana akcja. Wcześniejsze podanie do Mięciela. Wszystko było zgodnie z prawem. Tutaj piłka już podana do Cezarego Kucharskiego, który był za plecami ostatnich obrońców chorzowskiego Ruchu. I słuszna decyzja asystenta pana Wieczerzaka. Rozpoczyna się 63. minuta spotkania. Wojtala. Ruszył do przodu Giuliano. W tempo podana piłka. Giuliano. 4 piłkarzy Legii w polu karnym. Dobra interwencja Macieja Mizi. Bliski przyjęcia piłki Sokołowski, nie udało się. I teraz Ruch, Surma, Śrutwa, Bizacki, 3 obrońców Legii, 2 Chorzowian. Bizacki na lewą stronę. Dobrze do Jamroza. Jamroz czy Wojtala? Jednak Wojtala. Dobra interwencja byłego stopera Widzewa. I na prawej stronie Karwan, Legia, Sokołowski.
Majewski. Znowu Sokołowski. Giuliano. Mięciel. Karwan. Karwan do Kucharski w polu karnym. Zostawia piłkę Giuliano. Giuliano. Dobrze blokowany przez Palucha. Jeszcze Surma. Łukasz Surma walczący ze wszystkich sił. Znowu zmiana. Tym razem Jan Rudnow puści na boisko Marka Szyndrowskiego. A z boiska schodzi Mariusz Masternak. No, schodzi z boiska piłkarz pełniący rolę środkowego obrońcy. W jego miejsce młody Marek Szyndrowski. Mimo wszystko jestem zaskoczony, że nie sięga trener Rudnow po skwarę, po Tarachulskiego. Myślę, że chodzi o jednak skonsolidowanie linii obronnych, o to, by Szyndrowski zajął się poważniej Mięcielem od razu po wejściu na boisko, podbiegł do najgroźniejszego napastnika Legii. Na prawej stronie Marek Szyndrowski i Marcin Mięciel. Piłkę ma Kucharski. Kucharski czeka na zagranie Giuliano. Giuliano z prawej Karwan. Karwan. Surma, Karwan. Legionista jednak traci piłkę na rzecz Surmy. Dobre wejście pomocnika niebieskich. Rzut wolny dla gospodarzy. Ruch Pożów ma duży potencjał, jeśli chodzi o napastników, bo są tutaj Bizacki, Śrutwa i Paluch, który może grać na tej pozycji. I Skwara, i Tarachulski, wreszcie nieobecny dzisiaj Damian Gorawski, więc tych napastników do dwóch miejsc w zespole jest bardzo wielu. Natomiast ma problemy ze zdobywaniem goli. Do tej pory najlepsi strzelcy Ruchu Chorzów to Damian Gorawski i Krzysztof Bizacki, którzy strzelili zaledwie po dwie bramki w tym sezonie w Ekstraklasie. A te sytuacje strzeleckie trzeba dobrze przygotować. Sam Łukasz Surma nie da rady wystawić wszystkich piłek napastnikom. Kucharski i Mizia. Maciej Mizia powrócił do roli, w której już występował w Ruchu Chorzów, choćby w ubiegłym sezonie, do roli ostatniego obrońcy. Zajął tam miejsce Masternaka. Szyndrowski atakowany teraz przez Sokołowskiego. Wróblewski i Paluch. I tracą piłkę gospodarze. Majewski i Sokołowski. Adam Majewski. Sokołowski, Majewski, Murawski. Wprost do Jakuba Wierzchowskiego. Niewątpliwie wyróżniająca się postać Ruchu w tych pierwszych 11, 12 już w zasadzie kolejkach. Jakub Wierzchowski ma, no co tutaj dużo kryć, bardzo wiele okazji do zaprezentowania swoich umiejętności, bo bardzo często jego koledzy z defensywy dopuszczają rywali do strzeleckich sytuacji. Tak będzie, nie będzie teraz, bo Radosław Wróblewski pomógł sobie ręką albo przepchnął Szyndrowskiego. Rzut wolny dla gospodarzy. Zobaczmy. Wróblewski i chyba ręka Radosława Wróblewskiego. Tak, tak. Podskoczyła piłka. Pomógł ją opanować ręką, stąd taka decyzja pana Wieczerzaka. Teraz Wleciałowski i Cezary Kucharski. Wleciałowski do środka. Dobrze Bizacki. Bizacki na lewo. Środka. Jamrus. Górski. Piłka na pole karne. Dobre wyjście Robakiewicza. Jak na razie spokojne popołudnie Zbigniewa Robakiewicza. Nie miał w zasadzie ani jednej takiej sytuacji, po której musiałby interweniować, naprawdę groźnej sytuacji bramkowej. Mamija Dzikija. Surma. Strzał Macieja Mizi. Dojdzie do piłki Bizacki. Strzał obok bramki Zbigniewa Robakiewicza. Nawet jeśli ruch zrobi jakąś, tak jak w tym przypadku, dobrą akcję, która wynika raczej z tego, że to legioniści popełniają błędów, to później już nie ma kto tego wykończyć, nie ma strzału na
bramkę Robakiewiczania. Dobrego strzału. Wyglądają mi piłkarze Rudnowa na zrezygnowanych, na to, że nie można już odrobić strat, nie można ani zremisować, ani tym bardziej pokonać Legii. Ja zupełnie niepotrzebnie, bo przecież do końca meczu pozostało jeszcze naprawdę sporo czasu. 69. minuta rozpoczyna się na stadionie przy ulicy Cichej. A kilka akcji ruchu w ostatnich minutach pokazało, że Legię można jednak mimo wszystko niepokoić to w jej polu karnym. Ale do tego trzeba konsekwencji i większej odwagi. Proszę jeszcze raz starcie Mizi i Mięciela. Oj, i upadł na rękę Marcin Mięciel i trzyma się teraz za nią. A już chyba wszystko w porządku. Legia dzisiaj bez skontuzjowanych Czereszewskiego, Piekarskiego, Tomasza Łapińskiego, którego przyszłość dalej stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, w jakim zespole będzie grać. Cezary Kucharski uciekł zza pleców Jamroza i Szyndrowskiego. Kucharski i Szyndrowski na rzut rożny. W porównaniu z pierwszą połową, wyjściową jedenastką, bardzo przemeblowana ta obrona ruchu Chorzów. Szyndrowski, Mizia. Rudnow spodziewał się w każdym przypadku, kiedy wprowadzał tych zawodników, że defensywa niebieskich będzie grała pewniej, że skutecznie będzie blokowała akcję legionistów, ale to chyba były płonne nadzieje, bo i Mięciel, i Kucharski zbyt łatwo dochodzą do dobrych sytuacji strzeleckich, zbyt łatwo uciekają swym przeciwnikom. Surma, Giuliano, Majewski na lewą stronę, ruszył Wróblewski, ma za plecami Sokołowskiego i od bramki Wierzchowski. No i teraz pospieszył się, tak to trzeba powiedzieć, asystent pana Wieczerzaka. Podniósł bowiem chorągiewkę, kiedy piłka została zagrana na lewą stronę, bo na pozycji spalonej stał, rzeczywiście stał Tomasz Sokołowski, ale on nie uczestniczył w grze. Mizia, Bizacki. Przepraszam, to oczywiście Dziki, a nie Mizia. Nic nie wyszło z tej akcji. Gruzina, będzie rzut rożny dla ruchu Chorzów. A Bizacki zepsuł tę akcję. Na pewno w polu karnym nie podaje się w ten sposób wychodzącego na pozycję piłki. Taki wysoki lob. Balony. Balony, tak mu powiadają piłkarze. No takie balony to są dobre może jak się bije rzuty rożne i to wymaga się od piłkarzy, by piłka była podkręcona. Teraz Dzikija z rzutu rożnego, 71. minuta, ruch prowadzi z Legią 0-2, ale szukają piłkarze Rudnowa okazji, by zdobyć pierwszą bramkę. Legia jednak ani myśli dopuścić piłkarzy z Chorzowa do dogodnej sytuacji. Teraz Górski z dystansu. No i Zbigniew Robakiewicz. W akcji przed momentem dwaj byli piłkarze UKS Łódź. Oczywiście nigdy nie grali ze sobą w jednej jedenastce, ale właśnie w Łodzi zaczynali swą karierę. Robert Górski i Robakiewicz. Karwan do Kucharskiego. Kucharski w polu karnym. Dobry powrót Mizi. Znakomicie zatrzymał Mizia napastnika Legii. Teraz Surma. Surma musi poczekać, aż ustawią się koledzy. Zniecierpliwienie na trybunach, ale naprawdę Surma nie mógł tego wcześniej zrobić. Jest Bizacki. Paluch. Mizia i Murawski. Sokołowski. Piłka na lewo do Karwana. Karwan. Za plecami Wróblewski. Karwan. No, szalansko zagrał prawy pomocnik reprezentacji Polski. Piłka do Kucharskiego. Nie było spalonego. Brawo Wierzchowski. No, szalansko to jest zagranie co Kucharski. Już tak widać, że widzi piłkę w siatce. Próbował przerzucić piłkę nad bramkarzem, no ale Chorzowianin spisuje się naprawdę znakomicie. Ucieka z pułapki offside'owej Wróblewski, nie bierze udziału w grze, nie był na spalonym Kucharski. Dobra decyzja pana Wieczerzaka i jego asystentów. No i tu zostawił rękę. Bardzo dobrze. Od kilku minut, Janusz, piłkarze ruchu Chorzów sprawiają, jakby myślami byli już zupełnie gdzie indziej. To nie jest naprawdę gra na pierwszoligowym poziomie, to co od kilku minut pokazują Chorzowianie, to jak teraz dopuścili legionistów do sytuacji bramkowej i w ogóle widać, że patrzą jeden na drugiego. Niespecjalnie biorą się do krycia legionistów. Giuliano i Wleciałowski, pomógł sobie ręką Brazylijczyk. Tak, zrezygnowanie w obozie Rudnowa, to można zauważyć już od momentu utracenia drugiej bramki. A przecież grają u siebie,
No może teraz, piłka na lewej stronie, Górski, w środku Śródfa, na prawej stronie Bizacki. Dobra akcja i piłka wykładana była biegającemu Śródfie. Myślę, że środkowy napastnik ruchu pokonałby Robakiewicza, gdyby przejął to podanie. Jednak do końca grający Sokołowski, obrońcy Legii zażegnali i to niebezpieczeństwo. O! Teraz Sokołowski, bardzo przytomnie asekurujący Wojtale. Mamy rzut rożny dla ruchu. 16 minut do końca meczu. Dzikija, Bizacki, Dzikija. Brak komentarza to też komentarz. No tak, skomentował natomiast całą sytuację trener Jan Rudnow. 74. minuta gry, ruch Legia 0-2, Radosław Wróblewski do Kucharskiego. Piłka nie opuściła boiska. Gramy dalej z numerem 24, Marek Szyndrowski. Surma. Murawski. Szyndrowski. Szyndrowski i Wróblewski. Out dla ruchu. Paluch. Maciej Murawski faulował Mariusza Śródfę. Maciej Mizia. To właśnie zawodnik z numerem 22. Mizia. Główkował Bartłomiej Jamrus. Karwan i Surma. Majewski. Karwan, trzech piłkarzy Legii. Trzech obrońców ruchu. Bartosz Karwan. Rozbiegli się Cezary Kucharski i Marcin Mięciel. Majewski do Sokołowskiego. A ten strzela w sporej odległości od bramki Jakuba Wierzchowskiego. Bizacki. Bardzo aktywny w drugiej połowie Górski. Piłka do niego na lewą stronę. Górski obok niego Wojtala. Dośrodkowanie do Śródfy. Dobrze, Murawski blokujący wejście gracza ruchu. Giuliano, Majewski, Jamrus. Dobra piłka od Bizackiego. Bizacki. Ach, Chorzywianie chcą chyba się wjechać do bramki Robakiewicza. Mnóstwo podań przed polem karnym. Nikt nie chce ryzykować. Teraz akcja Giuliano, pędzi środkiem między dwóch obrońców. Giuliano, Giuliano, przed nim Wierzchowski. Dobre wyjście bramkarza ruchu. Szyndrowski. Aktywny, naprawdę rozgrywający kolejne. Bardzo dobre spotkanie. Piłkarz Legii Warszawy. Chorzowianie w tym sezonie na własnym boisku w lidze odnieśli dwa zwycięstwa. Dwa razy zremisowali i ponieśli dwie porażki. Z Pogonią 0-1, z Polonią 0-3. Stanowczo zbyt dużo traci zespół chorzowskiego ruchu punktów na własnym stadionie. Szyndrowski. Murawski czy Bizacki? Murawski. Wróblewski. Minął Surmę, bardzo dobre wejście rezerwowego Legii. Teraz na lewo do Kucharskiego. Kucharski w kierunku Mięciela. Ponownie Wierzchowski. Wojtala. To był Zieliński. Jeszcze raz Zieliński. Szyndrowski. Surma. I po raz kolejny kapitan Legionistów kończy akcję ruchu. Śródfa. Dobrze, Paluch. Paluch. Ucieka Murawskiemu. Paluch. Obok niego Majewski. Paluch. Na prawej stronie Paluch. Surma. Przeszkadzają sobie trochę piłkarze ruchu. Surma. Jeszcze Surma. No umówili się chyba, że naprawdę chcą rozegrać piłkę na piątym metrze w polu bramkowym Robakiewicza. Może któryś z nich wtedy by strzelił do bramki, bo widzą państwo jak Jamrus i Surma, teraz Bizacki, psują tę akcję. Majewski.
Dobrze Wleciałowski, ale piłka pod nogami Sokołowskiego, zagranie na prawo do Kucharskiego. Kucharski, wysokość pola karnego, jest Sokołowski, Sokołowski. Był Mięciel, dobre wejście Szyndrowskiego, Legia szuka trzeciego gola. Oto Wróblewski, ponownie Majewski. Nie ma spalonego, och, teraz jest na spalonym Karwat. Był moment, w którym dwóch piłkarzy Legii nie było wcale na spalonym w jednej linii z Szyndrowskim, ale no moment podania, tak. Kamera na pewno nie pokazuje tego w sposób doskonały, ale zaufajmy asystentowi sędziego głównego. Zieliński do środka. Dobra interwencja reprezentanta Polski. Na spalonym jest Karwan, czeka więc Sokołowski. Zadają do środka do Mięciela, ten do Majewskiego. Z kolei Wróblewski. Znowu Majewski. Legia upotentowana prowadzeniem. Teraz szybki atak. Mięciel. Dobre wejście Szyndrowskiego. Znowu Mięciel. Wypycha go Mizia. Co z tego, kiedy jednak legioniści dobrze dzisiaj grają w środku pola, zbierają wiele piłek. Sokołowski i Majewski. Tam jest Wojtala, z prawej strony Giuliano, w środku Kucharski. Wojtala, Giuliano. Kucharski. Cezary Kucharski i Giuliano. Od bramki Wierzchowski. Ucichły trybuny na stadionie Ruchu, 0-2. Nawet najbardziej zagorzali zwolennicy Ruchu przed meczem przebąkiwali coś o remisie, może o minimalnym zwycięstwie, ale to zawsze boli kibica, kiedy jego drużyna przegrywa, no i to w takim stylu, co tu dużo mówić. Ruch nie grał najlepiej, puszcza grę arbiter, nie był na spalonym Karwan. Brawo Wierzchowski, świetnie. Kolejna sytuacja wybroniona przez tego bramkarza, sam na sam. Karwan, tak jak Kucharski przed kilkoma minutami, nie pokonał Wierzchowskiego. Teraz na prawej Dzikija. Jest Dzikija. Śród patrzy Wojtala. Wojtala. Surma. Nie ma do kogo zagrać. Surma. Teraz Jamrus. Jamrus. Piłka do śródwy, śródwa z Szczupakiem. Nad bramką, obok bramki Robakiewicza. Cała złość kibiców Ruchu skupia się na arbitrze głównym i jego asystencie. Zdaniem sympatyków Ruchu wcześniej na spalonym, to oglądamy już powtórkę sytuacji Bartłomieja Jamroza i Mariusza Śródwy. A wcześniej ich zdaniem Bartosz Karwan był na spalonym. No i teraz... Chyba był. Na pewno Kucharski. Kucharski nie wziął udziału w grze. Widzą państwo, cofnął się. No Kucharski był na pozycji spalonej, więc pozycji, jego nie bierzemy tak, na pod uwagę. Ale, myślę, że był jednak. Był. Tutaj znów kąt kamery nie pozwala nam w 100% stwierdzić, czy tak, czy inaczej. Faul Murawskiego. Żółta kartka dla Murawskiego. Atak z tyłu. Maciej Murawski, wcześniej Bartosz Karwan, ukarany żółtą kartką, także Brazylijczyk Giuliano. A dla Macieja Murawskiego to druga żółta kartka w tym sezonie. Miał też jedną żółtą i czerwoną kartkę, także w sumie jest to już jego czwarte przewinienie. Na pole karne i znowu źle Chorzowianie, Mizia. Cała jedenastka Legii na własnej połowie, Mizia na prawej stronie, obok niego Mięciel. Maciej Mizia. Pole karne, ale tam spokojnie, bardzo pewny Zieliński. Kucharski. Do Giuliano. Dobry powrót Górskiego. Szyndrowski fauluje Wróblewskiego, rzut wolny dla Legii. Maciej Murawski będzie odpoczywał w następnym meczu ligowym. On zobaczył dwie żółte kartki w meczu z Widzewem. Dwie żółte, czyli czerwoną, ale przypomnijmy, że już od ubiegłego sezonu liczymy tak, że jeśli zawodnik zobaczy dwie żółte kartki w ciągu spotkania, to o ile nie podpada pod czwartą, ewentualnie pod siódmą żółtą kartkę w sezonie, to może grać w następnym ligowym meczu. Ale Murawski zaglądał już dwie żółte kartki z Widzewem, jedną z Pogonią Szczecin, teraz zobaczył czwartą żółtą kartkę w obecnych rozgrywkach. Nie będzie więc
występował w następnym spotkaniu Legii. Łukasz Surma. Niedokładnie. Giuliano. Jamrus. I Wleciałowski. Jamrus na lewą stronę. Tutaj jest Robert Górski. Za daleko wypuścił sobie piłkę w tej sytuacji Górski. Majewski. Kucharski. Bartosz Karwan. Z lewej strony niepilnowany Marcin Mięciel. Słupek i Bartosz Karwan na 3-0 dla Legii. 84. minuta meczu. Legia prowadzi 3-0. Oklaski od loży szyderców, która zgromadzona na trybunie krytej dla piłkarzy Legii. Widzę, że zdegustowani tym obrotem sprawy kibice Ruchu wychodzą z boiska. Jeszcze raz ta sytuacja. No biedny ten Wierzchowski, naprawdę nie ma nic do powiedzenia w takich sytuacjach jak dzisiaj. Co z tego, że broni dobrze, że wszyscy go chwalą, skoro bez szans przy tego rodzaju akcjach. Dobre wyjście na pozycję Karwana, widzą państwo. Tak, i w momencie strzału nie stał na spalonym. To też tak, jest odbita istotne. Piłka od słupka, no i Karwan pakuje piłkę. 3-0, co tu dużo mówić, 3 punkty. Pojadą do Warszawy. Legia zdecydowanie prowadzi i wygra chyba to spotkanie z Ruchem. Nie miał szczęścia Jakub Wierzchowski. Piłka po strzale Cezarego Kucharskiego odbiła się jeszcze od nóg Macieja Mizi. Sławomir Paluch, Krzysztof Bizacki. Bizacki do Bartłomieja Jamroza i bramka. 3-1, brawo. 85. minuta meczu. Jamroz strzela na 3-1. Przypisaliśmy już zwycięstwo Legii, 3 punkty. Kiedy się prowadzi na 5 minut przed końcem 3-0, czy też 3-1, trudno spodziewać się tutaj jakiegoś ruchu, zrywu ruchu Chorzów, chociaż byłoby to nieprawdopodobne, gdyby Chorzowianie na przykład odrobili straty. Jeszcze raz akcja niebieskich. To jest właśnie to, czego brakowało wcześniej. Moment podjęcia decyzji, odwaga już. Jamrus nie szukał szósty, tylko kropnął lewą nogą. Bardzo ładnie zresztą, 3-1. I Chorzowianie na prawej stronie, jest tam Dziki Jaj Murawski, out dla Ruchu. Bartłomiej Jamrus zdobył swoją drugą bramkę w tym sezonie. Wcześniej na listę strzelców wpisał się w meczu z Amiką Bronki, kiedy Ruch wygrał jak do tej pory ostatnie spotkanie w lidze, 3-1. Zmiana w zespole Legii, boisko opuszcza z numerem 11 Tomasz Sokołowski, a w jego miejsce z 15 Jacek Magiera. Smuda myśli o wzmocnieniu obrony, właśnie defensywy. Defensywny pomocnik bądź obrońca Magiera. Zobaczymy, co będzie dalej działo się na boisku przy ulicy Cichej. Dobra akcja Surmy, Surma w pole karne. Piękna sytuacja, nie ma gola. Aż mogło być 3-2. I znowu bohaterem akcji zostałby Bartłomiej Jamrus. No w ciągu minuty dwie bramki, pełnia szczęścia, wspaniale odegrał Śródfa, wspaniale, naprawdę leżał już na ziemi Robakiewicz. Mogło być 3-2 dla Ruchu. Zmarnował doskonałą sytuację do zdobycia gola Bartłomiej Jamrus i mielibyśmy tutaj nie lada emocje w ostatnich minutach, chociaż kto wie, co też może przydarzyć się w tych ostatnich minutach meczu. Bartłomiej Jamrus na naszych ekranach, z autu Sławomir Paluch. Teraz Śródfa, dobre wejście Mariusza Śródfy, Śródfa ucieka Murawskiemu, Śródfa, ale przed całą akcję Magiera. Spokojna interwencja rezerwowego Legii, teraz Wróblewski. Paluch, starają się Chorzowianie trzymać piłkę jak najbliżej bramki Robakiewicza. Właśnie przyznaliśmy już punkty Legii, kiedy w 85. minucie, powtarzam, prowadzi się 3-0, to żeby był inny wynik, ale Chorzowianie o mały włos nie strzeliliby drugiego gola. Zobaczymy, czy to ożywi kibiców, czy też przestaną już kpić ze swych piłkarzy, no i jednak skoncentrują się na dopingu. W ubiegłym sezonie we francuskiej ekstraklasie zespół Montpellier prowadził w Marsylii 4-0, by przegrać 4-5, ale wtedy piłkarze Marsylii wzięli się do odrabiania strat od początku drugiej połowy. Teraz piłka w kierunku Kucharskiego, Szyndrowski dobrze ustawiony. Mięciel sam, Mięciel. Dobra decyzja Mięciela, ale i dobre wejście Szyndrowskiego. No, jednak faulowany atakujący Legii. Pan Wieczerzak dyktuje rzut wolny dla warszawskiej 11, a Szyndrowski ogląda
żółtą kartę. Szyndrowski debiutuje w Ekstraklasie w barwach Ruchu. Wcześniej grał tylko w meczu Pucharu Polski z wygranym przez Ruch z Groklinem 3-1. Rzut wolny dla Legii. Adam Majewski. Wychodzi z bramki Wierzchowski. Oj, błąd teraz bramkarza Ruchu i czwarta bramka. No jak teraz, co powiedzieć o Wierzchowskim? Żałowaliśmy go, że ma mnóstwo problemów, bo ma bardzo... ...brońców, ale teraz sam zrobił błąd. I to taki szkolny... Źle obliczył od piłki Jakub Wierzchowski. Kucharski na 4-1. No to trzeci mecz z rzędu Cezarego Kucharskiego, w którym wpisuje się na listę strzelców. Wcześniej z Wisłą, ze Śląskiem. Ta bramka była zapewne najłatwiejsza z tych trzech. Cezary Kucharski, Legia prowadzi w Chorzowie z Ruchem 4-1. Cieszący się Franciszek Smuda. No teraz na pewno wszyscy w Chorzowie nie tylko będą gdybać, co by było, gdyby Jamrus w 86 minucie trafił na 2-3. Ale teraz znowu dziki Jai Surma. Wypychany Magiera. Robakiewicz. Mięcioł, nie dał rady. Izia. Surma w środku. Dobre wejście Magiery. To Mięciel. Giuliano zostawia piłkę Zielińskiemu. Zieliński. Chwila spokoju w środku pola. Smuda, ty chuju! Na prawo do Giuliano. Szyndrowski. Jak najdalej od własnego pola karnego. Tam jest Bizacki. Izia. Nie, to Wleciałowski. Teraz Jamrus. Surma. Oto Paloch. 3 minuty dolicza sędzia główny meczu, pan Wieczerzak. Rzut wolny dla Legii. Tak. Rzut wolny już rozegrany. Łukasz Surma. Bizacki. Nad bramką Zbigniewa Robakiewicza, a mają pretensje teraz do Krzysztofa Bizackiego i Surma i Śrutwa, którzy stali niepilnowani na środku pola karnego i czekali na podanie od kolegi. Strzał na wiwat, tylko z jakiej okazji tu wiwatować? Porażka Ruchu bardzo dotkliwa. 1-4 na własnym boisku. Momentami niezła gra tydzień temu w meczu z Wisłą. Wydawało się, że Ruch postawi większe wymagania legionistom, a jednak piłkarze Smudy w tej pierwszej połowie grali bez większych przeszkód ze strony Chorzowian. W rezultacie cała historia powtórzyła się w drugiej połowie. No i pewne wysokie zwycięstwo jedenastki z Łazienkowskiej. Wojtala. Piłka na prawo do Giuliano. Giuliano, wysokość pola karnego. Giuliano. Mizia przed pole karne. Wszystko skończyło się dobrze dla Ruchu. Dziki do Surmy. Smutny wieczór Jana Rudnowa. Nawet z Legią. To jest drużyna, z którą wiele zespołów w naszej Ekstraklasie nie może wygrać, ale odnieść porażka w takim stylu na własnym stadionie boli podwójnie. Poza tym no Ruch, co tu dużo mówić, powinien się wreszcie odbić z tej beznadziei, ze słabej gry. Może teraz coś dobrego dla Ruchu. Akcja Górskiego. No i tak jak w całym meczu Chorzowianie, jeśli wypracowali sobie sytuacje jakiekolwiek, to później zmarnowali je, bądź nie potrafili ostatnim podaniem dograć do lepiej ustawionego kolegi. Znów mógł wybrać inny wariant Robert Górski, chociaż strzał też nie był złą decyzją. Na środku pola karnego stał Mariusz Rutwa. Majewski. Jacek Magiera. Mizia i Mięciel. Lepszy Maciej Mizia. Jamrus. Paluch. Atakowany przez Radosława Wróblewskiego. I faulował. Radosław Wróblewski. To już jest gwizdek kończący to spotkanie.
Ruch Chorzów przegrywa z Legią Warszawa 1-4. Bramki Giuliano, Mięciela, Karwana i Kucharskiego dla Legii. Jedno trafienie Bartłomieja Jamroza. Co by było, gdyby Bartłomiej Jamróz przy stanie 1-3 wykorzystał tą drugą dogodną sytuację? Możemy teraz gdybać, opowiadać. Proszę Państwa, popatrzmy, jak mecz układał się statystycznie. 12 strzałów ruchu Chorzów, duży postęp w drugiej połowie, 41% celność. Gol Jamroza. I teraz Legia. 22 strzały, niemal co drugi w światło bramki. Najczęściej strzelał Marcin Mięciel, 5. Jedna bramka tego piłkarza. Gole strzeli też Kucharski, Karwan i Giuliano. Faule. 18 przewinienie Chorzowian, 3 żółte kartki. Jamróz, Szyndrowski i Paluch. A piłkarze Legii faulowali częściej, 22 razy. Żółte kartki dla Murawskiego, dla Karwana i dla Giuliano. Jeszcze rzuty rożne, 7-4 dla Legii. Przypomnę, że po pierwszej połowie było 6-0 dla Legii. Spalone 5-5, a my za chwilę posłuchamy trenera warszawskiego zespołu, Franciszka Smudę. Scenariusz taki pan sobie wymarzył? A ja powiedziałem już kilka razy po ostatnich meczach, że drużyna z meczu na meczu coraz lepiej gra. Szkoda mi tylko jest Marka Citki, który został skontuzjowany i tutaj jest problem właśnie. Panie trenerze, w jednym z wywiadów prasowych powiedział pan, że ta drużyna w końcu zaczyna mieć charakter. Jaki to jest charakter? Charakter taki, że chcą wygrać i grają przez 90 minut. Co miała Legia, a czego nie miał Ruch w tym spotkaniu? Byliśmy ruchliwsi, strzeliliśmy 4 bramki i dlatego wygraliśmy. Czy pan już jest myślami przy następnej kolejce ligowej? No na pewno. Chciałbym, żebyśmy do końca kolejek nie przegrali, to jest nasz cel. Zaraz pan pójdzie do szatni, co pan powie swoim zawodnikom? Na rękę podam, to wszystko. To wszystko, co się mówi po przegranym meczu na przykład? No różnie to bywa, jeżeli dają z siebie wszystko, to te również dostaną podanie ręki, jeżeli nie, no to się zastanawiamy co. Kiedy pan się uspokoił, na początku było bardzo nerwowo. Nie, ja widziałem, że od początku graliśmy to, co potrafimy, myśmy nadawali ton w grze i to było najistotniejsze. Dziękuję bardzo. Oddajmy głos Łukaszowi Płóciennikowi.